Podopieczni trenera Tadeusza Pawłowskiego w trakcie zgrupowania w Żaganiu mieli okazję poznać historię jednej z największych ucieczek z obozów jenieckich, do jakiej doszło podczas II wojny światowej. Słynna wielka ucieczka z żagańskiego obozu Stalagluft III, grupa 76 oficerów, która w ciągu jednej nocy uciekła 24 marca 1944 roku. To jest historia, która jest praktycznie znana na całym świecie. Historia sfilmowana, ekranizowana przez Amerykanów i tak naprawdę no, historia odwagi, bohaterstwa, determinacji i pragnienia wolności tych ludzi, którzy tak naprawdę przypłacili to życiem. Aż 50 z nich na rozkaz Hitlera zostało rozstrzelanych przez gestapo. Dzielny, odważny czyn, niestety zakończony tragicznie. Piękna historia i piękny epizod historii II wojny światowej tutaj z tych terenów. Piłkarze Śląska obejrzeli miniaturową makietę znajdującego się tu niegdyś obozu jenieckiego. Zwiedzili również odwzorowany w skali 1:1 barak, w jakim przetrzymywani byli jeńcy. Bardzo fajna wycieczka, ciekawa lekcja historii, a zarazem dobra integracja drużyny. Marek Łazarz, dyrektor muzeum, jest przekonany, że dzisiejsza wycieczka piłkarzy Śląska dobrze wpłynie na zespół. Może w jakimś stopniu ta moja opowieść dzisiejsza o tej odwadze tych ludzi, którzy w ekstremalnych warunkach osiągnęli coś wielkiego, może dla nich stanie się jakąś tam lekcją, nauką, może jakimś tam komuś coś się kiedyś przypomni i może będzie dzięki temu lepszy. Na zakończenie podopieczni trenera Pawłowskiego złożyli swoje podpisy w księdze pamiątkowej muzeum.